Patrz uważnie, bo dwa razy nie będę powtarzał. Najeżdżamy na ustawienia. Napisy są wyłączone. Najpierw generujemy język angielski automatycznie. Następnie klikamy w to samo miejsce po raz drugi. Pokazuje nam się przetłumacz automatycznie. I teraz mamy tutaj całą galerię języków, w tym język polski. Najeżdżamy na polski, klikamy. Czasami tłumaczenie nie jest perfekcyjne, dlatego że idzie to z automatu. Jeszcze raz. Ustawienia. Najpierw wygeneruj automatycznie. I jeszcze raz najeżdżamy w to samo miejsce. Wygeneruj automatycznie. Teraz mamy przetłumacz automatycznie. I to jest różnica. Trzeba być cierpliwym i jechać konsekwentnie do celu. I za chwilę mamy po krótkim przeszukaniu język polski. To wszystko.